Tarnów to jedno z wielu miast, które wydawnictwo Nawaera obrało sobie za cel, by zaprosić na cykl spotkań poświęconych literaturze dla najmłodszych. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z nauczycielami mające na celu zwrócenie uwagi na problem m.in. braku skupienia u dzieci mających do czynienia z książką. A takie zwykle się pojawia, jeśli przyjdzie im się uczyć. To zawsze chodzi o to, żeby ta nauka, na ile to tylko możliwe, no, sprawiała radość, żeby nauka łączy się z pewnym wysiłkiem i od tego się nie da uciec, natomiast żeby na ile to tylko możliwe, żeby pomóc tym dzieciakom w odkrywaniu radości, poznawania nowych rzeczy. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Widłak, autor książek dla dzieci, m.in. serii o Panu Kuleczce, która jest najczęściej nagradzaną serią książek dla dzieci. Ja jestem jedną z osób, która współtworzy te publikacje, zwłaszcza podręczniki. Oczywiście, że to jest po to, wszystko robimy po to, żeby nauczycielom pracowało się łatwiej, tak jak mówimy, żeby mogli uczyć tak, jak lubią, w zależności od swoich, nie wiem, no, cech osobowości, w zależności od tego, czy wolą na przykład mieć podręcznik podzielony na oddzielnie od ćwiczeń, czy też mieć razem z ćwiczeniami na kilka zeszytów. A dla tych, którzy boją się książek w formie papierowej, rozwiązanie są załączone do nich płyty CD, dzięki którym będzie można uczyć się przed ekranem komputera. Do każdego podręcznika teraz to jest standard właściwie, że jest płyta CD, nie tylko płyta, znaczy CD-ROM, prawda, nie tylko płyta do na przykład no do słuchania utworów muzycznych. Natomiast my mamy też coś, co się nazywa multibookiem na pendrive'ie, co sprawia, jeżeli na przykład nauczyciel ma tablicę multimedialną, że ta lekcja może być naprawdę no, na miarę XXI wieku, że wykorzystuje się, to nie jest gadżet, tylko to jest naprawdę pomocny środek do tego, żeby uczynić nauczanie no, ciekawszym, przyjemniejszym, skuteczniejszym. Nauka zatem nie zawsze musi być nudna. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.